Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Gra na Kompa. Ja jestem Pabelus. To jest kolejny odcinek... O, cześć, kochanie. To jest kolejny odcinek jakże zacnej gry o naszej małżonce. I teraz rzecz jest tego typu. Wracamy tutaj. Bo wy, kuźwa, dalej ciśniecie temat, że teleskop można na ścianie umieścić. Ale bez nóg. Nie no, słuchajcie. Umówmy się, to jest luneta, tak? To, co tutaj jest. A nie teleskop. Teleskop w ten sposób nie wygląda. No widzimy dokładnie, jak wyglądał. I już próbowaliśmy, więc ja nie wiem, po co, kurde, dalej iść zaparte. No nie wiem po co. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Zwracam się do widza o niku Pan Stanisław, który non-stop pisze komentarze odnośnie jakichś stulejarzach i tak dalej. Słuchaj, panie, weź pan się, kuźwa, ogarnij, bo po pierwsze, nie jest to twoją sprawą, co kogo podnieca, pilnuj siebie, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli ci się te odcinki z tej gry nie podobają, to po prostu ich nie oglądaj, bo są prowadzone w takim, a nie w innym stylu. Proste. A jeżeli jeszcze raz, bo to zróbmy zasadę do trzech razy sztuka, jeszcze raz podobny komentarz będzie, to... Zrobimy tak, żebyś już nie musiał się wysilać z pisaniem komentarzy na tym kanale. Także tyle gwoli wyjaśnień. Proszę Państwa, jak zapowiadałem, dzisiaj ogarniemy sobie kontenery i zobaczymy, co nam tu Mikołaj przyniósł, nie? Bo dzisiaj Mikołajki, także mikołajkowy odcinek. I trochę mi przykro z tego tytułu, że musiałem kogoś opieprzyć, no ale... Jak się nie dało inaczej. Dobra, słuchajcie, pierwszy kontener. Ja mam tu wszystko wynotowane na kartce, jak pamiętacie, w dniu wczorajszym licytowaliśmy i notowane było. Pierwszy kontener wylicytowaliśmy za $3,356. No i teraz to wszystko poleci na samochód bez... O, gramofon. Czekaj, na razie go wrzucę tutaj. Na razie go wrzucę, a potem zobaczymy, czy to przypadkiem nie jest jakiś przedmiot, który mógłby pójść na ścianę. Pojedziemy to sprzedać i zobaczymy, czy na tym zarobimy. Czy w ogóle taki motyw z kupowaniem kontenerów tylko po to, żeby zawartość sprzedawać w sklepie, nam będzie się opłacał. Bo może się okazać, że jednak nie. Oczywiście to też sobie będziemy tutaj wynotowywać, właściwie to ja. I teraz wejdźmy jedynie... Tak, pusto już. Dobra, wejdźmy tutaj, zobaczmy... A, tak, no ten... No gramofon, on byłby sporo wart, ale weźmy go i zobaczmy. No coś na tę ścianę, czy ty tu gdzieś... No i gdzie ja mam to na tę ścianę dać? Żeś ty, synu mój. Dobra, idzie do chałupy na razie. Diana, żarcie masz? Masz, dobrze. Moja kochana siedzi tu. No nie mam nawet gdzie tego postawić. Dobrze, na... Gdzie się pchasz tą dupą? Fajną masz, ale... Nie mogę za bardzo się tobą zajmować, bo przecież kuźwa zazdrośnicy piszą na kanale, że mnie moja własna wirtualna małżonka podnieca. No dobrze, niech tak będzie. Dobra, jedziemy z tym, co mamy. Na razie bez gramofonu. A czemu ten samochód... Albo coś się w mechanice zmieniło i teraz tak wolniej trochę przyspiesza, albo co? Znaczy, no bardziej tak naturalnie bym powiedział. Aha, ale właściwości jest dalej takie same. Czyli ślizgamy się strasznie. Dobrze, trudno, niech i tak będzie. Wy tam chcecie, żebym ja uczestniczył w wyścigach. Słuchajcie, mnie to nie kręci. Tak samo jak, nie wiem, wyścigi konne. Mnie to jakoś tak, no... Że tak powiem, nie mam pociągu do konia. Ale dobra, słuchajcie. Musimy teraz to zrobić tak, żeby... trochę to zajmie. Kurde, wiecie co? Trochę cofnę jeszcze. Trochę to zajmie, ze względu na fakt, że ja potrzebuję odpalić teraz kalkulator w moim zacnym smartfonie i to wszystko podliczyć, nie? Także chwila, już odpalam i zaczynamy. A zatem,
Pamiętajmy, za kontener daliśmy 3356 dolarów. Oczywiście nie ma tu gramofonu, ale to będzie za 180. Czyli ja tutaj na kalkulatorku wbijam 180, sprzedaj. Kolejny mebelek za 60. Dodaj. Kolejny za 30. No, to już tak trochę... trochę mało. Kolejny za 90. Nie no, ten gramofon by zrobił robotę, ale... kolejny za 60. Następny. Też za 60. To cudo za 300. Krzesełko 60. Dalej, łóżko za 600. Krzesełko za 60. I szafa za 120. 1620, proszę Państwa. Ja to zanotuję. Ale myślę, że gramofon by zrobił robotę. Myślę, że gramofon by zrobił robotę. Także możemy podjechać z tym gramofonem i zobaczyć tak naprawdę, ile byśmy docelowo zarobili, nie? Ja go nie będę raczej sprzedawał, bo co to tutaj się... To powiem tak, twórcy, jak wy żeście to kuźwa wzięli? No ale dobrze, wiecie co, wpadłem na pewien genialny pomysł. Skoro to jest mikołajkowy odcinek State Agent Simulator, tak, to może zróbmy tak, żeby to faktycznie był taki akcent tutaj ala świąteczny. Oj, szybko screenshota musiałem zrobić. Bonocka. Czyli tak, dzisiaj nie ma co podjeżdżać. A dobrze, czyli na pusto ten pick-up, to on też tak, znaczy pick-up, no mini ciężarówka taka, nie wiem jak to w sumie nazwać, to nie ma co podjeżdżać. A może sobie wypożyczę faktycznie konia? Chociaż na chwilę. No dobrze. Moja żona, widzę, że tam się krząta. My możemy iść spać. Ten gramofon na razie niech tu stoi. I przekimajmy się, bo nie ma co liczyć na coś więcej, jak na razie. Ale z jakiego tytułu ona nie jest jeszcze gotowa? Co ja jeszcze musiałbym tutaj z nią zrobić? Bo w przypadku 100%, nie? Przychylności. Ona nie jest gotowa, żeby zajść w ciążę. I tego nie rozumiem. Bo do kiedy ona chce czekać? No, aż 10 koła, aż, przepraszam, 10 baniek będę miał na koncie? No, tak. Taką przyszłość chcę dziecku zapewnić? Dianka, masz tu jedzenie. To ja wolę psa karmić. No. Ile można? Młodość mi ucieka. Zosiu. O. Bardzo ci dziękuję. Pani starsza. Taś, szybciutko. No, elegancko. I Irku. Ireczku, mieć takich trzech jak ty, to kurde, ja mogę mieć kupę domów. No o co chodzi z tą chałupą, że nikt jej nie chce? Czwórka. Dobra, dwunastka, widzę, że ma problem. Wystawmy za 13 tysięcy. A, brudna wartość. Wy żeście mi zwracali na tę brudną wartość uwagę, zobaczmy. Ale tutaj? No dobrze. Musimy to usunąć i wprowadźmy cenę, powiedzmy, nie wiem, 11 koła. No już. Aha, 11 chyba było. To wprowadźmy 10. A, też nie? Ale już lepiej trochę. To jest to. Czwórkę mamy wystawioną.
a tę dwunastkę by trzeba było ogarnąć. Jedziemy z tym megafonem. Chuj was z gramofonem. Co jest z tym megafonem? Ciągle mi po głowie megafon chodzi. Bo chciałbym zobaczyć właśnie, ile on będzie warty. A później sobie znajdziemy dwunastkę, bo trzeba ją tam uprzątnąć. O Jezus Maria, jak to... wiecie co? Ja bym jeszcze zatankował. Bo teraz tak patrzę. Zatankował to tu, synu. Dawaj, dawaj. Dawaj, mistrzoniu. O, dzień dobry. Kup. Za stówę. No, ciekawy dźwięk nalewania. Nie powiem. Nie, konia to ja wypożyczę może w tym przyszłym odcinku, bo nie mam czasu dzisiaj na zabawę koniem. No dobra. To mnie bardzo intryguje, naprawdę. To jedyny dom, który jest ośnieżony. To jest taki akcencik, jak rozumiem. To reszta tej krainy no nie wpisuje się jakby w obecną porę roku. Zobaczmy. 2700. Gdyby to dodać, 2700, wyszłoby 4320, a zapłaciliśmy 3356. Czyli jeżeli ja bym go sprzedał, to bylibyśmy $964 na plus. Bylibyśmy, ale nie będziemy, bo go nie sprzedam. O. Więc to takie chocki-klocki. No dobrze, no trudno się mówi. Teraz tak, rzecz jest tego typu. Tam ktoś z Państwa zadał pytanie, czy po oddaniu domu, do którego prawa wykupujemy, to czy ktoś... O, ten dom można wynająć, dobra. To czy ten ktoś odda komputer, który umieściliśmy, czy też nie? To z prawdziwą przyjemnością bym wziął jedyneczkę. Słyszałem, że jest pan dobrym agentem, bla, bla, bla. Szczerze mówiąc, to cena mnie trochę przeraża i ja bym spróbował dać jej 39 tysięcy. Okej, dobrze. To spróbujmy 40 tysięcy. Dobrze. Widzę, że zatwardziała. 41 tysięcy. Oj. Sorry. 41 tysięcy. No to o co ci chodzi, no? Dobrze, no, poczekaj. Zosia. Nie bądź buła. 42 tysiące. Moje ostatnie słowo. No, żeś ty pindo, ty. Dobrze, to niech będzie ostatnie słowo na 43 tysiące. Nie widzisz? Wystarczyło ci zagrozić. Posprzątajmy i od razu będziemy mieli tutaj kolejną chatkę. I sru. 90% stosunku z żoną. Ja jeszcze poczekam oczywiście do momentu, aż będzie stuwa i zrobię podejście kolejne do jakiegoś tam potomka, albo no nie wiem, potomkini. Wolałbym córeczkę. Ale co ja mogę? Dobra. Oś, i robaki jeszcze. Dobrze, najpierw wyczyśćmy to, co tutaj jest, te śmieci wyzbierajmy, plamy. Okej. Okay. Czy tutaj jakieś jeszcze plamy są? Jeszcze 36%, Boże, strasznie dużo tego. Strasznie brudna ta chata, a jeszcze dwunastkę mamy do ogarnięcia, nie? Dobra. I na górę, bo tam na pewno jeszcze coś jest.
No, ale to plama nie będzie za 6% raczej. Czyli jeszcze coś. Czegoś nie zauważyłem. Albo jest jakiś błąd. Ale tu plam żadnych nie ma, śmieci też nie leżą. O co się tutaj rozchodzi? Czy tu jest jeszcze jakieś pomieszczenie, którego nie zauważyłem? No nie ma. Dobrze. Wykasujmy jakieś zdjęcia profilaktycznie, co by tutaj miejsca nie zajmowały. I w takim razie... O Jezu, nie można wyjść, kuźwa. I zróbmy foty. Jakieś takie. No i jeszcze... Aha, jakie korki. Sobie stanąłem pięknie. O, jakieś takie zdjęcie. No dobrze, no i teraz wystawmy od razu... To jest jedyneczka. Od razu wystawmy ten dom na wynajem. Do wynajęcia i spróbujmy go za 13 tysięcy. No drogo jest, ale a za 12? Dobra, kuźwa, za 11, no. A za dyszkę? Dobrze, wystawmy tak. Niby brudna wartość jest, ale... No trudno. Dobra, jedziemy do 12. Jedziemy ogarnąć 12, zobaczymy, jak tam się sprawy mają. Gdzie ta 12? To jest 5. A co tu się wydarzyło? Że e-mail po nocy przychodzi. 4, 15, 14. Czyli tam rosną numery. Znaczy maleją. Rosną, maleją. O, to jest dom, który chyba dobrze generuje nam tutaj zyski, więc... Jezus Maria. Uprzątnijmy go. Panie mój. Co to za emalia tu przyszła? A, new car. Dobra, jest nowy samochód, dobrze, to nic. Nic takiego się złego nie dzieje. Myślałem, że może ktoś mnie o coś oskarżył. Ciemno jak w szambie. Dobra, posprzątamy ładnie i będzie... Można wystawić ponownie te chałupinę. Elegancko. O. Nie chcę krakać, ale plamy w końcu nie znikają. Nie? Tak, pamiętacie jak było, że zbliżaliśmy się do ściany i nagle plama znikała, ale ona była. Nie dało się jej wyczyścić. To nie wiem, czy to chyba twórcy coś poprawili, albo twórca, bo w rezultacie to już się pogubiłem, ilu osobowy jest zespół. No dobrze, idziemy jeszcze na górę, bo tam 28%. To, czy na górze taki syf by był? Ole, dobra, robaki. Jeszcze, kurczę, pułapka. Dobra, robaki wykasowane i jeszcze pewnie coś. Dobrze. O, no i gitara. I już jest to na zero. Dobra, 12 można wystawiać. Za 13 tysięcy, tak jak było. Ale wiecie co? Można byłoby spróbować wystawić drożej. I zobaczcie. Odległość do szkoły, daleko. Odległość do miasta, daleko. A mimo wszystko ta cena jest taka... Konkretna, tak? Więc jak to się ma do tego, co pisaliście w komentarzach, że jak jest taka odległość, no bo to chodzi o naszą 20, nie? O nasz dom. Dobra, za te 13 wystawiam już, tak jak było. Bo wy pisaliście przy okazji naszego domu numer 20, którego jesteśmy właścicielami, że właśnie ze względu na odległość i pewnie brudną wartość, ale pisaliście o odległości, że to dlatego te ceny są takie, a nie inne.
a tutaj też jest daleko, nie? A jednak ceny są takie konkretne. Dobrze, zobaczymy. Czekajcie, bo teraz jest co? Aha, idź do domu i śpi, czyli nie ma dnia tygodnia. Cholera, nie pamiętam, czy to jest wtorek, czy... czy czwartek, czy... Kuźwa, nie wiem. Ale nic. Jedziemy z tym gramofonem całym. A może żonie... O, słuchajcie, bo teraz na to wpadłem. Teraz wpadłem na tę myśl. Może żona nie jest gotowa na posiadanie dziecka ze względu na brak odpowiedniego wyposażenia dziecięcego. Może by trzeba było, nie wiem, jakieś łóżeczko ogarnąć, jakieś coś takiego, nie? Teraz na to wpadłem. Nie wiem, gdzie jest moja małżonka. Ale fajne graty już mamy w tej chałupie, bez kitu. Dobra, 20... Aha, bo my żeśmy tutaj te chałupy wynajmowali. 98%, dobrze. Cześć, kochanie. Trzeba byłoby to sprawdzić. Diana, masz jedzenie? Smacznego. I teraz tak, mamy powystawiane tutaj 3 domy. Poczekamy, aż się jacyś klienci zjawią. To jest sobota, więc... myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby poczekać. Pani starsza szybciej. Cholera, ja bym... Kurczę, kogo by tu zwolnić? Żeby zatrudnić lepszych. Na 6 dni gościu chcę wynająć. Nie, nie dasz mi tyle. Żegnam cię. Do widzenia. A ty? Aha, dobra. Jestem zły, że czekam. Neospazminkę sobie kup. Na 5 dni. Okej, okay, następny, który marudzi? To nie. Nie chcesz, to nie. A ty? Ty nie musiałeś czekać. Na 25 dni chcę wynająć. O, no i proszę bardzo, to ja rozumiem. Tylko żebyś, kuźwa, płacił. O, gruby, no. Gruby, ale z tobą są problemy. Na 11 dni, no zaraz zobaczymy. To trochę wysoka kwota. Nie. Żegnam cię. Przestawmy to. Gdzieś tu. Tej czwórki nikt nie chce, cholera. Jak nie będą chcieli wynająć, to sprayem na insekty będę ich tam cisnął. Cześć, Leszku. Na 6 dni. To będzie za drogo dla niego. Dobra, masz. Pierwszy raz uległem. Albo... No nie wiem już, czy pierwszy raz? Zobaczmy tę czwórkę. Za 10 tysięcy. Jeżeli zmieniłbym to, powiedzmy na 9,5, to już nie jest tak drogo. Także takie rzeczy. A sprawdźmy tę czwórkę. Jak wygląda sytuacja? A jeszcze 11 dni, żeby oddać właścicielowi. Ciekawe. Ale nikt mi się tutaj na razie nie pojawia. Także takie tutaj oto rzeczy. No cóż, proszę państwa, sprawdziliśmy jeden kontener. Jak na razie. Generalnie rzecz ujmując... Może byśmy zrobili tak, no chociaż nie wiem, czy byście państwo tak chcieli, żebym ja poza nagraniem to ogarnął. Ale jeszcze spróbujmy ten dom wynająć na 10 dni. O Jezus, to po co do mnie przychodzisz, jak nie masz pieniędzy? No? Mógłbym to poza nagraniem, słuchajcie, ogarnąć. Wynotować te ceny i po prostu wam przekazać w kolejnym odcinku. Albo... poczekać i zrobić to na odcinku. Ale to już możecie pisać w komentarzach. Tymczasem dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę. Zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście, jak zawsze, należy do was. Ja staram się wynająć ten dom. Trzymajcie się. O, i się udało. I do zobaczenia. Pa, pa.